Był przyjemny letni poranek. George odprowadzał pana w żółtym kapeluszu do metra. Przepraszam, że tak szybko idę, ale nie mogę się spóźnić. George? Był obok, kiedy wychodzili. Ale George zobaczył coś tak niebywałego, że musiał przystanąć. Ha, o, jesteś. Jakaś fajna zabawka? A, przecież masz już podobnego dinozaura. Chcesz piekarnik? George nie miał jeszcze zabawki, która robi torty. Słodkie i pyszne torty. Przykro mi, George, ale to jest drogie, a w zeszłym tygodniu dostałeś drogą zabawkę. Czy możemy omówić to kiedy indziej? Spóźnię się do pracy. Przykro mi, ale nie kupię ci wszystkich zabawek. I bądź grzeczną małpką. Skoro pan nie mógł tego kupić, George będzie musiał to kupić sam. Musiał tylko znaleźć pracę i zacząć zarabiać. Ale pan Szklany nie potrzebował nikogo do mycia okien. Mistrz Spaghetti nie potrzebował pomocy w zmywaniu. To był jeden z tych dni, gdy nikt nie chce pomocy małpki. Nowa letnia witryna naprawdę przyciągnie klientów, tato. Tu będzie palma. Na ścianie piłki plażowe. Do tego hawajskie girlandy. Bardzo dobrze. Podoba mi się. Kupienie wszystkiego zajmie mi kilka godzin. Potem urządzimy witrynę. Jak zostaję sam, przydałyby mi się jeszcze dwie ręce. Wtedy byś wyglądał całkiem jak George. Chciałbym tak mieć czterorękiego pracownika. Czteroręki pracownik? Wygląda na to, że ktoś potrzebuje małpy. Pomoc małpy będzie tak przydatna, że George pewnie zarobi na piekarnik w jeden dzień. Hej, pracujesz tu? Świetnie. Muszę wybrać banany. Pomożesz mi? Muszą być bardzo słodkie. Piekę dla mamy ciasto z kremem bananowym. George znał jeden sposób na znalezienie najsłodszych bananów. Te banany powinny leżeć pod ladą, nie na wierzchu. A może te banany za tobą? Nie te banany przed tobą, te z tyłu. To spróbuj tych bananów za nimi. Dzięki. W żadnym sklepie nie spotkałem się jeszcze z tak dobrą obsługą.